natomiast tym, jak ludzie obchodzą święta zmarłych, bo na przykład moja mama leży koło Witam Państwa serdecznie w ostatniej godzinie już po liście Polish Chart, ale jesteśmy cały czas razem w klubie pieśniarze u Donata Kamińskiego we Wrocławiu, a jest z nami Adam Nowak, znawca kultury i znawca sztuki, a także pieśniarz. Będziemy dziś rozmawiać i Adam wykona pieśni tradycyjne związane z przemijaniem, związane z zaduszkami, świętem zmarłych. Tak się składa, że Adamie, pierwsze takie pytanie ode mnie. Moja mama jest pochowana niedaleko grobów romskich i ci ludzie bardzo odmiennie od naszej kultury obchodzą święto zmarłych, obchodzą pamięć po tych ludziach. Śpiewają, tańczą, jedzą, piją. Podobnie jest u Bałkanów, bo jest tak zwana orkiestra pogrzebowo-weselna. My zupełnie inaczej, nasza kultura tutaj chrześcijańska w centralnej Europie, w Polsce. Powiedz mi, jak, na ile sposobów znasz obchodzenie zmarłych i ich pamięci? Kultura przede wszystkim zmienia się w czasie, to znaczy nabywamy pewnej nowej świadomości, jak gdyby co do tematu zaświatów. On się troszeczkę zmienia, to znaczy my jeszcze te 100-150 lat temu, podobnie jak Cyganie, też zostawialiśmy jedzenie na grobach albo zapraszaliśmy zmarłych do domów na wieczerze, do nas po prostu, do domu. Także wołało się na Białorusi, jest wspaniała praca Józefa Gołąbka, który opisuje bardzo dokładnie taką wieczerzę, na którą się w ten dzień właśnie zapraszało zmarłych. Mówiło się Światy Diedy, zapraszamy was, abyście z nami zjedli, abyście się napili i tak dalej. Czyli to zostawianie jadła na grobach, tak jak to robią Cyganie, to jest dokładnie to, co my robiliśmy jeszcze 100-150 lat temu, 200-300. Na wschodzie to się troszeczkę dłużej utrzymało. Mamy na wschodzie Radunice chociażby, gdzie takie szczególne zostawianie jedzenia występuje na wiosnę, ponieważ święto zmarłych to nie jest tylko i wyłącznie święto, które obchodzimy raz w roku, ale jako Słowianie, jako nasz jakby etnos, to było obchodzone 4, 5, 6 razy w roku w zależności od regionu, prawda? Także tutaj w ogóle w kościele katolickim święto zmarłych zostało ustanowione na zasadzie inkulturacji, to znaczy kościół katolicki pogodził się po prostu z ludnością, która wcześniejsze jakieś obchodziła święta. Święta po prostu chciała z nimi wejść w dyskurs, chciała z nimi nawiązać pewną kulturową więź. Chrześcijaństwo ma to do siebie, że tu nie chodzi o to, żeby wyeliminować całkowicie, prawda, wierzenia tych ludzi, czy też obyczaje, ale żeby się z nimi po prostu skomunikować w jakiś sposób. Z tego, co wiem jako laik, bo mimo wszystko przy tobie, ale potwierdź lub zaprzecz, najpiękniej rzekomo schrystianizował Irlandię święty Patryk. Na przykładzie koniczyny nauczył ich świętej Trójcy, nie zabijając ich wierzeń, nie niszcząc ich kultury, trochę tak jakby się, że tak powiem, z nimi zbratał na swój sposób inteligentny, przekazując im wiedzę o Bogu. No to mniej więcej u nas też to podobnie mniej więcej wygląda. To znaczy my mamy dalej na stołach, mamy na Wielkanoc jajka, prawda? Jajka, symbol zmartwychwstania, który występował również wcześniej. Mamy na Boże Narodzenie kutie, czyli te dawne potrawy. I tu jakby podobny mamy system, prawda? Sama ikonografia, zwróćmy uwagę, mamy katechizm Kościoła katolickiego, prawda? I tam mamy na temat świętego Piotra w ustępie bodajże 535, nie pamiętam dokładnie, tam mamy napisane, że święty Piotr dostaje od Chrystusa klucze do Kościoła, prawda? I teraz to są klucze, to jest do bram Kościoła na ziemi. A w ikonografii już, czy średniowiecznej, czy folklorze, święty Piotr zajmuje jakby miejsce psychopompa, to znaczy, że takiego odźwiernego klucznika, który otwiera bramy niebios, prawda? Jest to troszeczkę inaczej rozumiane. Musimy zrozumieć jedną rzecz. Inaczej hierarchowie Kościoła troszeczkę
podchodzą, to są pasterze, którzy wyznaczają pewną drogę ludowi, a lud się rządzi swoimi prawami. To znaczy, lud nie ma specjalnie czasu na rozmyślanie, prawda? On pracuje na roli, zajmuje się mnóstwem rzeczy, które w zasadzie spędza spowiek. A już kler się zajmuje, czy kościół, czy kapłani zajmują się, myślę, etyką, czy wyższymi jakby sferami. Powiedz mi, jaką pieśnią tradycyjną związaną z przemijaniem pogrzebową obrzędowością i tak dalej zmarłych chciałbyś rozpocząć dzisiejsze spotkanie, przekazać nam jakiś obraz i w ogóle jak to wyglądało, bo to rozumiem będzie w języku staropolskim czy polskim, jak to będzie wyglądało? To będzie pieśń, która jest wymieniana przez profesora Adama Fischera już w latach 20. w swojej książce, która dotyczy właśnie obrządków pogrzebowych u Słowian, u Polaków. I ta pieśń zatytułowana Poltamnie odwołuje się do ciała palenia jeszcze, które u nas występowało do XIII wieku. Ta pieśń jest wykonywana do tej pory na Lubelszczyźnie. To znaczy jeszcze starsze kobiety na wsiach na Lubelszczyźnie śpiewają tą pieśń. Pieśń bardzo mocno archaiczna, ale posiadająca niesamowity przekaz, jaką myśl filozoficzną, o której później powiem, bo ona może być w pewien sposób pominięta, ponieważ ci ludzie, którzy żyli kiedyś, żyli w innym językowym obrazie świata niż my teraz. Językowy obraz świata to jest coś takiego, jak taki schemat, jakby taki język przekładania słów, których my używamy, i symboli na znaczenia. Czyli my używamy podobnych słów, czy wręcz tych samych, ale już znaczenia, czy też kategorie przestrzeni mamy troszeczkę inaczej zbudowane. Ja poproszę teraz Franka Żyłę, który rządzi naszą realizatorką, o wyciszenie podkładu, a Ciebie o wykonanie pierwszej pieśni. Tak, także ja już sobie tutaj pełen nieprofesjonalizmu wspomogę się tekstem, ponieważ jest tyle tych pieśni tradycyjnych, że ciężko czasem zapamiętać te teksty. Znaczy, mamy tych tekstów mnóstwo, gdzieś śpiewa się około kilkuset, bo to są do każdego święta. To jest raz, a dwa, że śpiewa się raz w roku. Raz w roku nie śpiewa się ich częściej. Także to jest bardzo, bardzo archaiczna pieśń. Opowiem o niej później, ponieważ każda pieśń dotyczy przede wszystkim jakiejś narracji, tak? Jakiejś opowieści. Mówimy o pieśniach, nie mówimy o piosenkach, czy też nawet utworach muzycznych. Na Polta ze mnie, na Polta ze mnie, popioło, popioło, rozsiejta mnie, po calosieńkiem polu. Wyrośnie ze mnie, wyrośnie ze mnie. Stokrotka, będzie mnie płakać, będzie załować. I ojciec, i matka, wyrośnie ze mnie, wyrośnie ze mnie. Leleja, leleja, będzie mnie płakać, będzie załować. Rodzina, rodzina, wyrośnie ze mnie, wyrośnie ze mnie. Rozekwiat, będzie mnie płakać.
wiać będzie zawołał. Cały świat, cały świat będzie mnie płakał, będzie zawołał. Cały świat, cały świat. Piękne i niesamowite to jest, tak się słucha staropolszczyzny trochę. A przy okazji funkcja płaczki to chyba jest w wielu kulturach świata znana. No, oczywiście tutaj, jeśli chodzi o tą formę płaczki, u nas przede wszystkim wspominają najstarsze kroniki, które mówią o naszym jakby jeszcze rodowodzie przedchrześcijańskim. Czyli nasza kultura jakby jest bardzo mocno synkretyczna. My mówiąc o muzyce tradycyjnej, o muzyce ludowej, mówimy o synkretyzmie religijnym wręcz, czyli o takim wymieszaniu. I teraz te dwa światy, tamten i ten, nie są wcale jakimiś, nie stoją w jakichś opozycjach binarnych do siebie, czy jakiejś zupełnej dychotomii. To są światy bardzo zbliżone. O czym mówi ta pieśń, którą zaśpiewałem? Czasem właśnie nie skupiamy się na tej treści. Tutaj mamy przede wszystkim ukazaną pamięć wśród ludu o ciałopaleniu, czyli o jakby dawnym pochówku. O dawnym pochówku. Ale co jest najważniejsze, mamy tu też element zmartwychwstania. Co mówi to? Właśnie, to jest najciekawsze. Co mówi ta pieśń? Napolta ze mnie, a później rozsiejta te prochy. Czyli te prochy są rozsiane, rozsiane i z tych prochów wyrasta lelie. Piękna... Lelie. Tak, piękna lelie.